W poprzednim odcinku moja dziewczyna niespecjalnie była zadowolona z tego, co zrobiłem, więc dzisiaj postanowiłem, że będę ją uszczęśliwiać i zrobię każdą rzecz, którą mnie tylko poprosi. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku jest z nami Milki. Serwusik. Witamy. Słuchaj, już ci mówię, jaki jest plan na odcinek. W dzisiejszym odcinku, jako że wczoraj zrobiłem takiego niezbyt śmiesznego i niezbyt fajnego pranka, to w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będę cię uszczęśliwiać przez cały czas, więc dzisiaj dokładnie za chwilę staję się na twoją, jakby dla ciebie jestem i możesz zrobić ze mną co chcesz. Ale zanim, koniecznie zostawcie łapkę w górę, załóżmy, że no ile łapeczek w górę, co? Jak byś powiedziała, że ile? Kurde, nie wiem, no. Ciężka sprawa. No powiem ci tak, że ostatnio te 4000 to potrafią dobić, nie? No to ja myślę, że 4001. 4001 łapek w górę i wlatuje następny odcinek z Milki na kanał, więc koniecznie subskrybujcie i lajkujcie, żeby być wiadomo na bieżąco. I zapraszam na wszystkie kanały, które są w opisie do Milki i do mnie na moje inne kanały, na których tu również się co nieco dzieje. Przypominam, że tu odcinki 19.19 na plusie 16.16, codziennie wiadomo jak jest. Dobra, słuchaj, w tym momencie oddaję się w twoje ręce, ty decydujesz, co się ze mną dzieje. Jejku, jak o kurczę, ale burza, jak się zrobił klimat w ogóle straszny teraz. Dobra, no. Więc... zastanawiam się tak, co byś tutaj dać jako pierwsze wyzwanie. No, nie ma niestety zbyt dobrej pogody, więc no... Jest dosyć kiepsko. Bo prawie wyskoczyłem. No, ja bym z chęcią się gdzieś przeszła po prostu, nie wiem, na przykład na jakąś ładną polankę, wiesz o co chodzi. Tylko, że ja nie mogę zmoknąć, co nie? O kurczę. Czyli mam, nie wiem, prosić wszech potężnych bogów, żeby wyłączyli ten deszcz? Nie, masz po prostu... patrz, chodź, ja będę... wyjdziemy sobie stąd, ja ci pokażę. Masz jakiś cobblestone w ogóle? O nie, ja już wiem, co ty chcesz zrobić. O kurczę. Dobra, no rozumiem, mam kobla, no. No, także chodźmy, ja bym się przeszła gdzieś na dziedziniec. Dobra. To już robię ci tutaj daszek. Wejdźcie pod niego. Jaki pomysł w ogóle, co jest? Gdzie chcesz iść? Nie wiem, jeszcze zobaczymy, do jakiegoś domku. No, o kurczę, przepraszam, tak nie co miało ty to sobie wyglądać. Co ty sobie myślisz? Nie mogą, wiesz, dzisiaj włosy robiłam, kurde, długo. No rozumiem, chcesz, rozumiem. Rozwaliłeś coś, moje loki. I czekaj, gdzie chcesz iść? Myślę, że gdzieś do jakiegoś domku tutaj u nas. Tego tam na dziedzińcu, tak? W sensie? Tego tam na dziedzińcu, dokładnie. Dobra. Dokładnie. Buduję tam drogę do tego dziedzińca w takim razie. Czekaj, zajdę sobie piętro niżej. Piętro niżej, żeby od boku cię żadne nie dorwały te. O, super ansy, co super jest grane. Ej, wow, czekaj, muszę cię obronić. Dobra. To w ogóle jest super pomysł na odcinek, żeby zrobić, że można się przemieszczać tylko i wyłącznie w ten sposób. Cześć, no, bardzo. A to było masakra. Więc jeżeli chcecie taki odcinek, to koniecznie łapki w górę i nagramy z Milki coś takiego. Dobra, tutaj. Tu i teraz tak. O kurczę, tu nie przejdziesz. Muszę zrobić teraz. Kurczę, no nie, no jestem, czekaj. O tak, dobra, to muszę rozwalić. Teraz tu. Tu nie przejdziesz znowu. No, ciężko będzie. Dobra, tak. O dobra. Kurczę, znowu. Fajnie się bawisz. Przepraszam, bo... No nie, znowu! Czekaj, bo ja spadam z tych schodków i sobie nie trafiam. Dobra, coś takiego i teraz zejdę tu niżej. Okej, okay. Do którego domku? Może ten spalony, co spaliłaś go? To w ogóle trzeba go dołudować swoją drogą. To też do... Puk, puk. Dzień dobry. Nie myślę, że do tamtego. O, nie wiedziałem, że wybierzesz ten najgorszy. Że te schody będą mnie tutaj torturować. Dobra, muszę zrobić tak. O, tak. To jest piękny odcinek. Czekaj, no możesz tu wejść? Sprawdzaj, czy możesz. No mogę, co sobie inni pomyślą, jak zobaczę tutaj takie wybudowane coś. Ja nie wiem, ale śmiesznie, tu już nie przejdę. No, wiem. Patrz, nie! Został mi ostatni cobblestone, czaisz bazę? O, jak super. Ostatni, idealnie doszłaś do tego domku, dobra, i teraz możesz sobie bez problemu powrócić też. Czekaj, tu zrobię jeszcze, bo tu jest taki, o. Taki niepewny miejsce. Podobało mi się, bardzo mi się to podobało. Dobra, możemy wrócić już do zamku. W takim razie przeszłam się. Okej, dobra. Wyszłaś na spacer, możemy wracać. Rozumiem. Dobra. Po prostu musiałam się przewietrzyć, wiesz, jak to po prostu dobra, sam se pójdę tą trasą, bo ja mi było duszno. Co miało być? Nie no, fajna sprawa, naprawdę. To mi się bardzo podobało. Było to jedno z lepszych wyzwań. No i kurde, no niestety pogoda nie dopisuje, ale to jest, wiesz, na co dobra pogoda? No na co?
Na kopalnię. Na kopalnię, no dobra, no tak, to. Więc a co konkretnie? Żebyś mi po prostu jakieś diamenciki znalazł, coś, wiesz, o co chodzi. Dobra, tylko teraz trzeba kopalnię znaleźć. Dobra, chodź, tutaj wiem, że tu jest gdzieś kopalnia, bo wiem, że Dave tutaj coś takiego robił. Dobra. Stań sobie tam w rogu. W rogu stań. I naciskaj na tą ścianę, naciskaj. A. O, wow. Dobra, masz, i chodź tutaj. Można usiąść nawet, fajnie się masz, kurde, co jest? Co za lochy w ogóle, co to jest? O, co jest? Ja nie mogę. Co, nie, nieźle, grasz na tym serwerze już od jakiegoś czasu i pod twoimi nogami takie rzeczy się dzieją. No. Ja jestem pewien, że my tutaj wszyscy nie wiemy o wszystkich rzeczach, które są pod nami. To się, tak, no, tu się, ci, tu się życie podziemne to się chyba toczy lepiej niż nadziemne. Ej, no ale bez tego, tu jest tyle po prostu tuneli i tak dalej. Dobra, czekaj, jesteśmy na 11, no to chyba po prostu kopię w prawo i znajdę cię. Dobra, ja będę za tobą. Znaczy, ten! Dobra, wszystko ci oddaję, co znajduję. O, dzięki. Patrz, znowu zielony. Ach, szkoda, że nie oręcz. No, całe szczęście. Jak znajdę oręcz, to będę płakał. Akurat nie, teraz nie chcę. Nie mam pochodni, masz pochodnie? Mam. Dobra, też tu jakieś mam. Jakieś tam ma 53, więc... Dobra, no to mam nadzieję, że starczy mi do tego czasu, że znajdę te diamenty. Znowu jakiś taki nie ten, też niefajny... Też mam taką nadzieję. ...blok. No, proszę, diamenciki. Czuję, że one tu gdzieś będą. Ja nie czuję, ja mam zawsze... Ej, co to za niszczenie pochodzi? Musiałem ominąć żwir, szybciej było. Ja mam przeczucie zawsze do diamentów, ale no nie wyczuwam ich tutaj. To niedobrze. To niedobrze, bo będę długo kopał wtedy. Ale nie, czuję, że są. Czuję, że tu gdzieś są. Czekaj, gdzieś na lewo, gdzieś na prawo. Do przodu. Na lewo. Na lewo, na prawo. Na prawo. To jest ponoć dobry sposób. Ja nie wiem, ja na lewo, nie mam takiego sposobu. Na prawo. Wszystko znajduję, tylko nie diamenty. Na lewo. No ta, węgiel, żelazo, redstone. Dobra, są diamenty! Ja nie mogę, dobrze. Skupiony. Ja! To było straszne. Dobra, proszę cię bardzo, wszystkie diamenty ci oddaję. O, dziękuję. 9 diamencików. 9 diamentów, no ładnie, dobra, podoba ładnie, mi się. Ładnie, tak? Mam nadzieję, że już w jakiś sposób tam pogoda przeszła po prostu i... Też mam taką nadzieję. ...oczy. Ponieważ ma do ciebie kolejne fajne wyzwanie. Ty, co ty tam zostawiłeś tego Green Gema? No to nie ja, wypadł mi z kieszeni. Wypadł mi z kieszeni, okej, rozumiem. Z torebki mi wypadł. Okej, okay, rozkryła mi się, chyba muszę mieć nową torebkę. O, wiesz, no to co, słuchajcie, naprawdę, no, zapraszam muszę do Milki na kanał. Zobacz, aha, i chcę. No nie, że plecak chce, żebym się ogarnął. Ona jest dziurawa, muszę mieć nową. Dobra, już lecę ci zrobić nową torebkę w takim razie. Jaki kolor sobie życzysz? Kurczę, nie wiem, no dzisiaj jestem ubrana na szaro, to myślę, że no do szarego może pasować. No nie, najgorzej, jak szary szar... To nie, czerwony, dlatego że do czerwonych butów będzie ci pasować. Czerwony, dobra, tak, dobra. Będziemy się, wiesz, tak kwitować, kurde. A jaka wielkość? Mała, średnia, wielka? No... Nie wiem, to już według uznania, ale na pewno nie mała, wiesz jak, wiesz o co chodzi, jak mam tutaj wejść? Dobra, no tam masz przycisk, ale kliknę ci tu. A, dobra, dzięki. Dobra, no to idę. Ja przynajmniej mam itemy na to, więc powinienem bez problemu dać radę zrobić takie coś. Więc dobra, lecę. Czyli torebka. Dobra, kocham się, więc dam ten. Największą ci zrobię. Żeby nie było. I czerwoną, czyli będziesz miała identyczną jak ja, bo też mam czerwoną największą. Dobra, jak to jest w ogóle ładnie. No widzę właśnie, kto to zrobił. Ja to zrobiłam wczoraj. No dobrze, podoba mi się. Zrobiłam szafirowe królestwo, kurde, czy coś tam, nie wiem. Dobra, czekaj, tutaj. Będę ze tobą. Ja tu gdzieś miałem skórę. Ale to chyba w tamtej skrzynce na najciekawsze rzeczy. Ten zbagowany blok tutaj, to mnie denerwuje. Dobra, mam skórę. I muszę sobie przypomnieć, jak się ten plecak robiło. Bug. O, ja nie pamiętam. Czerwony największy, ale dobra, czerwony najmniejszy najpierw. 4 wełny, 4 skóry, ten... dobra. Nie, no, na ludzie mam wszystko, co trzeba na pewno. Upsi. Cztery wełny. Bardzo mnie to cieszy. Ale nie mam wszystkiego tu, więc muszę iść do magazynu. Dobra, płyniemy. Ała, prawie umarłam. Dobra. Kurczę,
tu w tym magazynie powinny być przynajmniej nici, żeby można było zrobić z tego wełnę. Mhm. Ale i mogę się mylić. Jeszcze nigdy nie byłam w tym magazynie, jakby nie wiem. Nie korzystasz. Ja też, tak no, średnio. Nie wiem, jakoś tak. Ale czekaj. Ej, no nie, nie ma... Co? Chodź tam może, bo tutaj są jeszcze jakieś skrzynki, tutaj no, wiem, tu zazwyczaj dużo rzeczy. Tu, o, tutaj są. Masz. Nici? Tak, mam. Dobra. Już ci rzucę. Proszę dobra. Bardzo. Całkiem sporo, powinno wystarczyć chyba. Dobra, może się tak wydaje. Spróbujemy, zobaczymy. Wiesz co, kurczę, już się nabrałem tutaj raz na to. Kraftowałem sobie obok tego kosza i wywaliłem sobie do kosza rzeczy niechcący. Dokładnie plecak sobie wywaliłem, więc właśnie. Serio? Nie chciałbym tego powtórzyć. Ojej, ale tutaj się serio wszystko kasuje? Jak to działa? Tak, to jest tak, że tam to działa tak jakbyś do tak? Wywaliła to do tego. Ale patrz, to nie działa. Dobra, tak, 4 skóry. Wow, ale super. To. Teraz drugi to jest tak, 4 wełny i to, dobra. Czyli muszę zrobić teraz już same wełny, muszę... Dobra. Będziesz to miała. Idealnie nam starczy. Ja nie mogę. To jest jakiś fart? Chyba ta. Dobra, mam największy. Tylko teraz muszę go jeszcze pokolorować. Czerwony dobra. Barwnik potrzebuję. Czekam. Gdzie są czerwone kwiatki? Nie ma chyba. Dobra, muszę zrobić wyprawę po czerwone kwiatki. Dobra, ja tutaj poczekam w takim razie. O, ale przynajmniej ładna pogoda jest, także... No jest noc, ale nie pada przynajmniej. O, dobra, widzę czerwone kwiatki. Popsułam. O, dobra, nieważne. O nie, jednak popsułam. Co popsułaś? O. Co popsułaś? Kurde, niedobrze. Ale co popsułaś? Mamy dziurę, zobacz. Czekaj, już idę. Kurczę, no nie mogę sobie tam trafić. Ja nie wiedziałam, że to się psuje, jak się naciśnie. O. Aha, to. A, dobra, naprawimy to kiedy indziej. To może przypadek. Idę zrobić ten plecak już do końca. Dobra. Mam to nadzieję... mamy już ej, w ogóle to mam nadzieję, że to się da. Dobra, da się. Nazwę ci go jeszcze. To jest ten. Jak chcesz, żeby się nazywał? Nie wiem, wymyśl coś. Liczę na twoją inwencję twórczą. Dobra. Czekaj. Mam to, muszę to ująć dobrze. Dobra. Proszę cię bardzo. Ależ dziękuję. Karton mleka. Piękne, idealne, ale mam teraz fajną torebkę. Mam nadzieję, że się nie rozkuje tak jak tamta. Karton mleka, dobra. Superancko, dobra, dziękuję ci bardzo. Słucham, jakie jest następne wyzwanie. Tak, najpierw chodź i chodź do łóżka, żeby się po prostu przespać, żeby była, żeby dobrze. Był dzień. Dobrze. Bo kolejne wyzwanie po prostu, no, lepiej byłoby, gdyby był dzionek jakiś. O, ale mam jedno gdzie jest to łóżko? Ja tu było kiedyś moje. O nie, dobra, czyli ze mną zerwałaś w ten sposób, rozumiem. No, to było wtedy, kiedy mi zrobiłeś pranka, no. A, okej, okay, w emocjach zrobiłeś to, wybaczam. To były emocje, dokładnie, no. Jakby, kurde, no. Bywa. Dobra, mamy dzień. W takim razie chodź na dół. Zapraszam cię bardzo. Tutaj pójdziemy sobie. I tak, ogólnie rzecz biorąc, to strasznie chciałabym sobie coś zjeść, co nie? No, rozumiem. I mam ochotę na ziemniaczki, także chciałabym mam. Z tobą się przejść, ale ja chcę zobaczyć, jak ty zbierasz te ziemniaki, chcę widzieć cały etap po prostu. Aha, chcesz widzieć, jak to powstaje, rozumiem. Dobra. Jak to powstaje, bo to ziemniaki. Czekaj, bo cię przerwało, więc cięcie tu będzie. Jeszcze raz? No ja się ugłam teraz odżywiam, także no nie wiem skąd ty masz te ziemniaki, więc wiesz no. Okej, okay, dobra, czyli chcesz zobaczyć po prostu zbiór... Eko-farmy. Tak, zobaczyć ten zbiór. Dobra, tak. Rozumiem. To idziemy pokazać dokładnie. Ci w takim razie zbiór, to chodź do ziemniaki, które są... Idziemy do pola mojego najfajniejszego, czyli musimy iść do starego palionowa w tym momencie. Wow. Wywaliło cię. Okej. Okay. No, tu cięcie. Dobra, no. Dobra, chodź tutaj do mnie. Gdzie ty jesteś? No, widzę cię. Tutaj. Dobra.
O, dobra. Chodź, chodź do, chodź tam idę, do starego, starego Palionowa, w sensie tam początek naszej... Mhm. Co tam jest w ogóle, widzisz to? Widzę. Co się wydarzyło? Ja nie wiem, ja się po prostu... Wszędzie, gdzie tylko wchodzisz, to jest takie coś. Ale jak coś. To strasznie wygląda, dobra, nie, nie, nie. Idę, idziemy do tego. Idę tam zebrać te ziemniaki. Mam nadzieję, że będzie ci się podobał zbiór ziemniaków. Okej, okay, cieszę się o bardzo. O nie! Ktoś mi te ziemniaki zebrał, bo patrz, niewyrośnięte są. Ktoś mi zbiera ziemniaki. Ewidentnie. A patrz, a to pole jest normalnie nienaruszone. Czyli co? Lol. Bierzemy te ziemniaki. No. No nie, więcej zbioru. Kurczę, czekaj, muszę sobie zrobić miejsce w plecaku, bo czuję, że będę... Znaczy miejsce w ekwipunku, bo czuję, że będę miał zapchany zara. Dobrze, dobrze. Dobra, rozpoczynam zbiory, uwaga. Okej, okay, ja tutaj ładnie oglądam. Ile tego chcesz? 2 stachy. Serio? No myślę, że tyle wystarczy. Ale w sumie, wiesz co, nie będziemy marnować, możesz zebrać wszystko, jak ci się tak bardzo chce. Nie, 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 no nie aż tak. Się, powiedz, jaka liczba, to tyle zbiorę, nie? Dobra, to czekaj, myślę, że odpowiednią liczbą będzie 243. 243 ziemniaki, rozumiem. Czyli to jest... stack ma 64, czyli 64, 2, 3, no 4 staki tak będzie, nie? No, myślę, że coś takiego. Aż to przeliczę, czekaj. 243. No, podzielić przez 64, to będziemy wiedzieli, ile staków. Policzę to w głowie. Jakby to tutaj obliczyć? Dobra, matematyka wyższa to jest, słuchajcie. To jest 3,79,6875, okej. Okay. Czyli, że 3... Czyli prawie... Dobra, to te 4 staki już niech będą. Tak. No dobra, no to 4 staki, dokładnie. Dobra. To 4 staki ci ogarnę, to będzie trochę więcej, ale... Czekaj, mam raz, dwa, trzy... Dobra, myślę, że pamiętaj, będę musiał jeszcze zebrać. Doprawić. Tak, 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 wszystkie zostaną przepalone. Na... no wiadomo, na pieczone ziemniaczki, żeby było lepiej. Dobrze, dobrze. Super, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Nawet nie wiesz jak. Ja wiem, bardzo. No, bardzo, bardzo. Dobra, 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 mam 4 staki. Mhm. Nawet trochę ponad, ale dobra. No i teraz lecimy do... Patrz, tu znowu jest coś. Ja nie mogę. Na każdym kroku, co jest grane? To jest jakieś nawiedzone miejsce. Herobrine tutaj atakuje, ewidentnie. Nie wiem, ostatnio byłam w Netherze i to samo, więc... Kurde... No wszędzie jest. Dobra, lecę do zamku, szybko ci to przepalić. To już będzie chyba ostatnie wyzwanie, nie? Czy jeszcze coś planujesz? Wow. No, jeszcze w sumie nie wiem, zastanowię się. Okej, okay, dobra. Czekaj, tu muszę się podstrzelić do góry. I do zamku, dobra. Idę do tych piecyków, co... albo nie, bo ja mam piecyki u siebie na chacie z węglem już, a tutaj nie wiem, czy jest węgiel. Więc lecę na chatę do siebie. Wow, wow, wow. Szybko chcę to dać, żeby to się zdążyło przepalić jeszcze. Aczkolwiek dobra. Wydaje mi się, że nie zdążymy, bo to będzie się dosyć długo przepalało. A dobra, mam plan. Przepaliłem. Jasne. No? To są na pewno te? To są na pewno te z ekofarmy? No. Dobra. Gdzie ty jesteś? Echo mi się kichło, przepraszam. Na zdrowie. No jestem u ciebie na tym. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem w środku zamku. Teraz wszyscy będą mi pisać na zdrowie. O, tu jesteś, dobra, no to proszę cię bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Ach, dziękuję bardzo. Naprawdę. Dobra, to jeszcze jakieś wyzwanko? Tak, mam dla ciebie ostatnie wyzwanie. Dobra, słucham. Skocz zwierzę. O nie, ty mi się mścisz za to, co ja zrobiłem na tobie. Dobra, to czekaj. A mogę sobie itemy odłożyć? Tak, możesz, dobra, możesz, oczywiście, dobra. Że możesz. To odłożę tylko itemki. Ajajaj. Czekaj, schowam wszystko do plecaka, jeżeli mi się to tu zmieści. Dobra, zmieściło mi się. I plecak schowam, dam to tu. Superancko. Dobra. Kurde, takie wyzwania to mi się podobają, naprawdę. Dobra, z wysokości, z której wieży? No, obojętnie, w sumie, z której sobie chcesz, możesz z tej środkowej na przykład. Tylko tam się nie da chyba wyjść, nie? No, nie wiem, ja tutaj sobie jestem.
Jesteś tam? Na górze? No zobacz, tutaj w tym miejscu jestem. A, rzuć mi buty, rzuć mi buty, żeby mu się tam strzelić do góry. Dobra, proszę bardzo. Znaczy w sumie to bardziej ten żelek, żeby, no bo te buty to nie są aż tak potrzebne, ale... No dobra. O, tu i stąd zeskoczę. Dobra, to oddawaj budki, żeby nie było... Skończył mi się czas nagrywania na kamerze, ale wracamy już uwaga, wykonujemy ostatni skok. 3, 2, 1, 0, skak! Skok, nie skak, co ja mówię, dobra, nieważne, zginęliśmy. Któż by się spodziewał? Jej. Dobra, czyli to wszystko, tak? No, to wszystko. Dobrze, to słuchajcie, wykonaliśmy te wyzwania, które nam Emilia dawała. Mam nadzieję, że odkupiłem swoje winy. Nie zejdę tam do ciebie na dół już, bo nie mam jak tutaj zejść z tego, ale chyba, że to robię, dobra, zrobię tak. O kurczę, teraz zejść tu, żeby nie zginąć. Uwaga. Dobrze. Wow. Kurczę, jestem mistrzem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam koniecznie do Milki. Link oczywiście do jej kanału macie w opisie i w karcie. Trzymajcie się. Do jutra. Widzimy się znowu o 19:19. Cześć!